Wiemy, jak wygląda Metal City w Sonic Speed Simulator. Cześć, moi drodzy, jestem Remy, słuchajcie, i w tym odcinku zobaczymy sobie Metal City, moi drodzy, które jest tutaj właśnie, moi drodzy, w Sonic Speed Simulator. Oraz, moi drodzy, zobaczymy sobie wasze mity z tego, moi drodzy, z poprzednich odcinków, słuchajcie, i z nowego update'u, słuchajcie, co takiego będzie. Pamiętajcie, aby koniecznie zrobić łapę w górę, co was łąkiem, zobaczyć ten film do końca. I pamiętajcie, aby koniecznie napisać swoje mity w komentarzu, więc pamiętajcie o tym. Ale słuchajcie, zanim pokażę wam Metal City, to słuchajcie, przejdźmy do waszych mitów, słuchajcie, i zobaczmy, co takiego wy napisaliście pod poprzednim filmem, słuchajcie, bo naprawdę coś mega mocnego, słuchajcie, będzie. I słuchajcie, pokażę wam to Metal City, słuchajcie, i on jest naprawdę kozacki, słuchajcie, przekozackie. Więc pamiętajcie, aby koniecznie zobaczyć ten film do końca. My, słuchajcie, lecimy z mitami. A więc, moi drodzy, mamy mega mocny mit. Zniknęły wszystkie trzy statuetki Golden Sonica i został tylko ten jeden. Co? Co, moi drodzy, coś mnie ominęło? Trzy statuetki Golden Sonica zniknęły, że niby jak? Słuchajcie, nie mam za bardzo pojęcia, czy to jest możliwe, moi drodzy, ale zobaczmy, czy faktycznie takie zobaczymy. Zobaczcie, tutaj przy wodospadzie jest ogólnie jaskinia z moimi drodzy statuetkami, więc chodźcie, pójdźmy tutaj i zobaczmy. I moi drodzy, zobaczcie, ej, faktycznie, wow! Ej, mamy potwierdzony mit. Ej, zobaczcie, zniknęły, co jest, czemu, jak, gdzie? Zobaczcie, moi drodzy, zniknęły i ta statuetka, słuchajcie, jest tutaj dalej. Ale słuchajcie, mam wrażenie, że ją przesunęli, zobaczcie, bo ona była bardziej jakby tutaj. A teraz, moi drodzy, jest ona bardziej do tyłu, zobaczcie. Okej, o co tu chodzi, nie mam pojęcia. Faktycznie, moi drodzy, zniknęły trzy statuetki, została, słuchajcie, jedna duża. Słuchajcie, co to mogło oznaczać, słuchajcie, i co to może znaczyć, to nie wiem. Ale faktycznie, wow, moi drodzy, co jest, moi drodzy, naprawdę gruba akcja. Bo słuchajcie, to oznacza, że coś z tym Golden Sonikiem, słuchajcie, z tym Super Sonikiem będzie robić. Więc naprawdę, moi drodzy, czekam na to i naprawdę, słuchajcie, mam nadzieję, że coś to oznacza, słuchajcie, jest to znak, że naprawdę szykują nam coś bardzo, bardzo mocnego. Przejdźmy teraz, moi drodzy, do kolejnych mitów i zobaczmy, słuchajcie, kolejne mity, bo słuchajcie, pierwszy okazał się być prawdziwy, ale wow, jakby czemu, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Jak jest portal do Metal City, to od tyłu da się wejść, u mnie to działa. Aha, moi drodzy, da się wejść do portalu Metal City od tyłu, moi drodzy, to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, zaraz to zobaczymy, czyli do portalu Metal City, słuchajcie, podobno da się wejść do tyłu. Zobaczcie, tu jest portal do Metal City, słuchajcie, który prawdopodobnie będzie już w sobotę. Ale, moi drodzy, zobaczmy, czy faktycznie wejdziemy tutaj od tyłu. Więc zobaczmy, moi drodzy, tutaj, uwaga, od tyłu. Ej, faktycznie, wow! Ej, moi drodzy, weszliśmy tutaj, kolejny mit potwierdzony. Zobaczmy, moi drodzy, ale na razie portal nie działa, kurka. Ale zobaczcie, moi drodzy, faktycznie działa, możemy tutaj wejść. Ej, moi drodzy, wejdźcie tutaj sobie sami. I faktycznie, moi drodzy, zobaczcie, może was przeteleportuje, słuchajcie, naprawdę. Może was przeteleportuje i faktycznie, moi drodzy, do tego portalu da się wejść. Tylko, słuchajcie, jakby on jeszcze nie teleportuje raz. Ale faktycznie, moi drodzy, mamy mit potwierdzony i rzeczywiście da się do niego wejść. Naprawdę, moi drodzy, jest mega kozacko. Więc, moi drodzy, super, bardzo fajnie. Więc, słuchajcie, naprawdę super, spróbujcie sami. Lecimy do kolejnych mitów. Patrzcie, mit, zbiornik z cieczą w Rogue Event mają na górze głowę Egg Robo. I ktoś napisał, że prawda, okej. Czyli zbiornik z cieczą w Rogue i w Rogue Event, moi drodzy, ma na sobie głowę Egg Robo. Moi drodzy, co takiego, to nie powiecie, słuchajcie. Ale czas to sprawdzić, bo naprawdę, słuchajcie, jest to gruby mit. Więc pójdźmy sobie, słuchajcie, teraz do tutaj, do właśnie do tego Diamond Terminal, moi drodzy, i zbiornik z cieczą ma na sobie głowę Egg Robo. To jest bardzo, słuchajcie, dziwny mit. Egg Robo wygląda, słuchajcie, dokładnie tak. Czyli ma on, słuchajcie, takie oczy, takie, słuchajcie, jakby taki pistolet, zobaczcie, ma on taką głowę okrągłą i po prostu, moi drodzy, tak wygląda, jakby Egg Robo, słuchajcie. Jest on taki trochę dziwnie tutaj pokazany w tych grafikach. W każdym razie tak on wygląda, zobaczcie, jest on, moi drodzy, chyba jakimś takim robotem doktora Eggmana, słuchajcie, z tego co rozumiem, bo słuchajcie, jest on podobny do niego, więc chyba jakby taki powiązany z nim trochę. I słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy to jest faktycznie prawda. Okej. Zbiornik z cieczą ma głowę Egg Robo. Okej, moi drodzy, zbiornik z cieczą. Musimy, słuchajcie, znaleźć zbiornik z cieczą. Tutaj, moi drodzy, mamy rybki, ale gdzie jest, słuchajcie, zbiornik? W sumie tu jest też, moi drodzy, zbiornik. Tam na górze, słuchajcie, a tam nie, to nie jest chyba głowa Egg Robo, słuchajcie. Nie wiem za bardzo, który zbiornik, słuchajcie, ale pójdziemy zobaczyć sobie. Więc, moi drodzy, pójdźmy sobie jeszcze zobaczyć, który to mógł być, słuchajcie, zbiornik. Okej, moi drodzy, tutaj mamy zbiornik z cieczą. Okej, zobaczcie, tu są zbiorniki z cieczą. Ma na sobie głowę Egg Robo, moi drodzy, ma na sobie głowę. A, okej, o to chodziło. Jakby, że to jest głowa Egg Robo, zobaczcie. W sensie chodziło o to, że tutaj są oczy. Zobaczcie, że jakby od tutaj są oczy. Oczy i okej, w tym sensie. Ej, faktycznie, moi drodzy. Rzeczywiście, moi drodzy, można powiedzieć spokojnie, że jest to chyba, moi drodzy, głowa jakby Egg Robo, rzeczywiście, słuchajcie, w ogóle nie padłem na ten pomysł, ale zobaczcie, mamy potwierdzony mit, słuchajcie, kolejny, na razie, słuchajcie, każdy mit jest potwierdzony, więc jakby, moi drodzy, spoko, co nie? W każdym razie, moi drodzy, rzeczywiście te zbiorniki mają w sobie coś jak głowa Egg Robo, moi drodzy, bardzo fajnie. A my, słuchajcie, tylko musimy teraz stąd wyjść i lecimy, moi drodzy, z
powrotem do naszego domku, czyli moi drodzy, na Green Hill, który jest właśnie tutaj. W Green Reef nie da się odpalić deski. Okej, to jest bardzo ciekawy mit, że moi drodzy, w Green Reefie podobno nie da się odpalić deski, więc słuchajcie, pójdziemy teraz i to zobaczymy, więc słuchajcie, lecimy sobie teraz do Green Reefa i zobaczmy, moi drodzy, odpalmy sobie dekę, więc lecimy, moi drodzy, i lecimy, zobaczmy, o! Dobra, moi drodzy, jesteśmy teraz w Green Reefie i podobno, słuchajcie, właśnie tutaj w Green Reefie nie da się odpalić deski, słuchajcie, byłoby to bardzo dziwne, słuchajcie, żeby faktycznie dało się odpalić deski w Green Reefie, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że się da, bo to byłoby, słuchajcie, bardzo dziwne, więc okej, słuchajcie, pójdźmy sobie do menu, pójdźmy sobie, moi drodzy, teraz do mountsów, mamy tutaj deskę. Ej, faktycznie, can't equip, co jest? A zobaczmy pod wodą, moi drodzy, pójdźmy sobie teraz pod wodę i zobaczmy, moi drodzy, na przykład o tutaj, czy się uda, zobaczcie, o tutaj. Pójdźmy teraz, jakie ma się menu, mamy teraz mounts i... Ej, faktycznie, co jest, czemu? Ej, moi drodzy, jakby co jest grane? Czemu nie możemy tutaj odpalić dechy naszej? Co jest? Halo, Sonic, co się stało tutaj? Moi drodzy, nie wiem, to bardzo dziwne, słuchajcie, w każdym razie, moi drodzy, mamy kolejny mit potwierdzony. I słuchajcie, lecimy teraz do, moi drodzy, do głównego mitu, słuchajcie, pokażę wam, jak wygląda Metal City. A więc, słuchajcie, w wyszukiwarce, jak piszemy Metal City, to, moi drodzy, w jakiejś gierce, chyba Sonic Freerider, coś takiego, było, moi drodzy, właśnie Metal City. I wygląda, moi drodzy, ono, zobaczcie, tak, jest to po prostu metalowe miasto, zobaczcie, jest tutaj mnóstwo metalowych budynków, zobaczcie, mamy tutaj takie jakby dziwne autostrady, moi drodzy, zobaczcie, coś takiego, o zobaczcie, takie autostrady tutaj mamy, zobaczcie, mamy Sonic też retro, w ogóle, moi drodzy, zobaczcie, też tak to wygląda, zobaczcie, mamy tutaj jakby takie wielkie, jakby takie metalowe miasto, zobaczcie, całe zbudowane z takich bloków i mamy tutaj, zobaczcie, Sonica, który jeździ po tych, słuchajcie, autostradach i faktycznie, moi drodzy, są tutaj, zobaczcie, jakieś samochody, zobaczcie, mamy tutaj, znaczy nie samochody, tylko takie trasy jakby, zobaczcie, mamy tutaj jakieś wielkie wieże, zobaczcie, w każdym razie, moi drodzy, faktycznie, rzeczywiście to Metal City tak wygląda, moi drodzy. I fajnie, że możemy już je zobaczyć, bo naprawdę, moi drodzy, to Metal City będzie kozackie i naprawdę, słuchajcie, nie mogę się doczekać. I w ogóle zobaczcie, że tu są jakieś tunele, zobaczcie, chyba Knuckles, Tails, Sonic i Amy mają, słuchajcie, takie tunele jakby swoje. W każdym razie, moi drodzy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w samej grze i mam nadzieję, słuchajcie, że naprawdę, o, zobaczcie, ej, jaka wieża, patrzcie, wow! Jaka wieża kozacka, zobaczcie, to są pierścienie obracające się. Ona mi trochę przypomina, zobaczcie, z Hoverboard Event, zobaczcie te wieże, co nie? Jakby z Hoverboard Event i naprawdę, moi drodzy, jestem pod wrażeniem tego, że naprawdę, słuchajcie, wreszcie w Soniku tu dali takie jakby miasto, super. W każdym razie, moi drodzy, naprawdę nie mogę się doczekać tego update, słuchajcie, prawdopodobnie już w sobotę będzie to Metal City, moi drodzy. Nie mogę się tego doczekać, bo słuchajcie, poprzedni update jest taki, słuchajcie, no, według mnie trochę nudny, zobaczcie, z tym zbieraniem tych. Naprawdę, moi drodzy, według mnie, no, jest to trochę nudne, moi drodzy, właśnie fajnie jest ten dywan niby, ale słuchajcie, znowu zbieranie czegoś, słuchajcie, jest to według mnie nudne. Ja, słuchajcie, czekam, nie mogę się doczekać, słuchajcie, na nowy update. I słuchajcie, mam nadzieję, że w tym Metal City będzie, słuchajcie, do odblokowania Jet The Bat, bo podobno, słuchajcie, właśnie, przepraszam, Jet The Hawk ma być do odblokowania, zobaczcie, mamy, słuchajcie, tutaj Jet The Hawka, ale, moi drodzy, Jet The Hawk podobno ma być też do odblokowania, moi drodzy, właśnie w tym Metal City, moi drodzy, bo on już jest jakby w gierce, słuchajcie, no jak już dodają jakieś, słuchajcie, tutaj postacie do gierki, to raczej, moi drodzy, dają je też tak, słuchajcie, żeby dało się je odblokować, więc, słuchajcie, naprawdę nie mogę się doczekać, więc pamiętajcie, aby kogoś zabić łapę w górę, co pasunkiem i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, co wy o tym uważacie, moi drodzy, i co sądzicie o, moi drodzy, nowym update'cie, słuchajcie, i o Metal, chcielibyście, aby tak wyglądało to Metal City, słuchajcie, no bo według mnie naprawdę, słuchajcie, fajnie byłoby to zobaczyć, słuchajcie, i zobaczmy w ogóle, może jakaś postać już doszła nowa, zobaczcie, bo one czasami dochodzą tak wcześniej, zobaczcie, ale chyba żadnej nowej postaci nie ma. W każdym razie, elo, 320, papa, siema, cześć.